Jak zdrowie teraz? Zdrowie, no jest coraz lepiej. Mogę powiedzieć, że już nie odczuwam tego bólu już od miesiąca prawie i nie chcę zapeszyć, ale wyszło ku dobremu, jak widać. Minuta 54, niesamowity wynik, rekord Europy. A jak oceniasz ten swój wyścig właśnie z Tylem Crowley i Ryanem Lochtym na Mistrzostwach Świata? Można powiedzieć, że mam niedosyt taki lekki, tak jak każdy sportowiec, no chyba żebym pobił rekord świata, no to na pewno bym się był, raczej bym był zadowolony. Ale mam niedosyt, bo na pewno mógłbym mocniej, ale stres dochodzi, napięcie kibiców, napięcie rodziny nawet i trenera, no i tak jak każdy myśli, że wszystko można psychicznie wytrzymać, ale to nie jest za proste. Co trener Miciul powiedział Ci przed startem? Żebym szybko płynął. Był potem Berlin, teraz wygrałeś tam wyścigi, a ze świetnym czasem widać, że ta forma właśnie przyszła w najlepszym momencie. No, mogę powiedzieć, że później po Barcelonie był jeszcze Eindhoven, mieliśmy Puchar Świata i tam no, nie czułem się tak komfortowo, bo z długiego basenu od razu na krótki to tak dziwnie nieraz wychodzi, bo nogi nie wytrzymują, nieraz płuca nie wytrzymuje, tlenówka jest inna i myślę, że z dnia na dzień było coraz lepiej. W Berlinie widać można było, że dobrze pokazałem, jak można pływać stylem grzbietowym.